Cześć, witajcie moi drodzy, Krzysiek Remontforu z tej strony. Kolejny dzień w naszej łazience. Hydroizolacja, tak jak widzicie, już jest zrobiona. Nie nagrywałem filmików, jak to robiłem, bo uznałem, że już chyba ze dwa albo ze trzy filmiki na moim kanale są na temat hydroizolacji. Być może jak będę miał chwilkę czasu, to nagram takie pitu-pitu z 20 minut, na co zwrócić uwagę, jak przygotować podłoże, o hydroizolacji troszkę, ale nie obiecuję, zobaczymy, jak to u mnie wyjdzie z czasem. No i tak to wygląda. Podłogi nie robiłem w hydroizolacji, bo doszedłem sobie do wniosku, że podłogę sobie ułożę na końcu. Wcześniej robiłem tak, że podłogę układałem na początku i jechałem do góry ze ścianami. Ale tam raz, że w komentarzach parę osób zwróciło uwagę, że podłogę się powinno na końcu układać. A dwa, że chciałbym po prostu spróbować teraz, bo nigdy tak nie robiłem, jak to wyjdzie z tą podłogą na końcu. Płytki mam rozmierzone w ten sposób, że cała płyteczka praktycznie startuje od dołu. Troszeczkę tam sobie na klinkach ją podniosę, tak jak widzicie na laserze. U góry może będzie centymetr do ścięcia, może z pół centymetra. Tak jest to wymierzone. Dałem troszeczkę zapasu. Lepiej, żeby było minimalnie do ścięcia, niż miałoby nam coś zabraknąć. I to tyle. Zaczynam sobie od tej ściany. Dwie płytki po środku, tak jak widzicie, one mniej więcej ustawione. Dwie całe po środku i wcinki. I lecimy do samej góry. Mam już przygotowane, pod kątem szlifowane są płytki już na geberi, trochę na okno, tą zabudowę mam przygotowaną, także zobaczcie, no trochę szlifowania było. Przygotowałem sobie to wcześniej i biorę się do roboty. Także to by było na tyle chyba. Jak coś, to pytacie w komentarzach jeszcze na temat tej hydroizolacji. Tam może ja będę miał czas, to odpowiem co i jak co z czym się je. Ale tak jak mówię, no być może nagram jakiś filmik odnośnie właśnie przygotowania podłoża i tak dalej. Także zapraszam na kładzenie płytek. Dobra, nim zacznę, jeszcze chciałbym powiedzieć tutaj kilka słów na temat grzebienia kleju, jakim będę pracował. Grzebień, na którym ja pracuję, to jest 12, zwykły taki 12x12 ząb. Dla mnie 10 jest troszeczkę za mała. Ja uważam, że na 12 jest jakby więcej trochę pola manewru, można bardziej tą płytkę sobie ustawić. To wszystko nam przychodzi lżej. Także to jest moja opinia, tylko ja na takim grzebieniu pracuję zazwyczaj. Jeżeli chodzi o klej, to używam Atlasa Geoflexa Ultra. Dlatego, bo po prostu no, dobrze mi się robi na tym kleju. Na ściany można by było troszeczkę tańszy klej użyć, to nie żadna reklama Atlasa i tak dalej, po prostu robię na tym kleju. Na ściany można by było użyć troszeczkę tańszy klej, powiedzmy, ale no, umówmy się, tutaj przy takich metrach no to nie jest to jakaś strata dla mnie duża, że ja kupuję Atlasa Geoflexa, mógłbym na przykład zwykłego Geoflexa Ultra, mógłbym na przykład zwykłego, czy jakiegoś tam na przykład Caracola Bioflexa, czy coś tańszego. Także po prostu na tym kleju mi się dobrze pracuje, dlatego go używam. I w sumie to by było na tyle. Temat płacy i kleju przewijał się często pod moimi filmikami z glazurą. Jeżeli macie jakieś pytania, to po prostu piszcie pod filmem, postaram się Wam odpowiedzieć w miarę szybko. Film raczej, znaczy ogólnie ta seria Łazienka od A do Z raczej jest skierowana do ludzi, którzy zaczynają dopiero swoją przygodę z glazurą. I to tyle. Także tacy glazurnicy już wykwalifikowani, podejrzewam, że tutaj żadnych porad nie znajdą, aczkolwiek też mogą krytykować niektóre rzeczy, jak ja robię. Ale no mówię, no nikt nie jest idealny, ja pokazuję, jak ja pracuję. Bardziej te filmy moje ukierunkowane są dla ludzi, którzy gdzieś tam chcą zacząć przygodę z budowlanką, z glazurą, z wykończeniówką i tak dalej. Także raczej w ten content idę. I to tyle. Zaczynam od tej ściany, tak jak powiedziałem. Ustawię kamerkę zaraz z boku, jest akurat tak trochę niewdzięczne światło, bo chyba, że tutaj zasłonię może to okno, bo pada słońce akurat. Ale no zobaczymy, no może się uda. Ustawię kamerkę gdzieś z boku, wytłumaczę, jak zacząć pierwszą warstwę, na co zwrócić uwagę i później polecimy drugą. Jak wypoziomujemy sobie dwie warstwy, polecę już timelapsem do góry i zobaczymy, ile uda mi się dzisiaj zrobić.
Mam nadzieję, że zajmę się jeszcze gebelitem. I to by było na tyle. Także zapraszam na wideo. Bierzemy się do roboty. Witam z powrotem. Okazuje się, że nagadałem przez 15 minut i do wyłączonej kamerki, także to trzeba się mną nazywać. O Jezus, masakra. Teraz tak, wracając do tematu. Klej nakładamy na ścianę, jak i również na płytkę. Dlaczego tak robimy? Chodzi po prostu o przyczepność, żeby ten klej, jakby to powiedzieć, lepiej nam związał się między ścianą a płytką. W ten sposób też gruntujemy, jeżeli na przykład płytkę zaciągniemy na płasko klejem, gruntujemy też całą jakby powierzchnię tym klejem, tak? Czyli tak by, można powiedzieć, robimy taką warstwę szczepną. I to tyle. Czy będziecie nakładać klej na ścianę, czy na płytkę, to nie ma różnicy. Ważne, że jeżeli na przykład nakładacie na płytkę, no to ścianę też przeciągnijcie na przykład na płasko klejem, tak? Tak, żeby było ok. No i co jeszcze powiedziałem, jak mówię, wyłączoną kamerkę. I to tyle. Muszę tutaj znaleźć sobie środek, bo miałem zaznaczony, ale zakleiłem go. Też nie możecie czekać w nieskończoność. Jeżeli nałożycie ten klej na ścianę, to on też ma jakiś czas otwarty, tak? Czyli czas otwarty to jest taki, w którym na przykład po nałożeniu mamy jakiś tam czas, żeby przykleić płytkę, tak? Bo później on wam zacznie robić się taki kożuszek, zacznie wam skurkować i to, że tak powiem, przyklejenie płytki będzie takie sobie. Także na to zwróćcie uwagę. I to tyle. Dobra, startuję sobie z pierwszą płytką pod laserek. Najpierw ją przykleję, a później delikatnie sobie wyklinuję do poziomu, do naszego lasera. Dobra, nie dobijam jej na maksa, dlatego, bo czekam sobie jeszcze troszkę, być może będzie tutaj jakaś korekta potrzebna. Rzecz absolutnie według mnie niezbędna przy pracy to jest małe wiadereczko, ja mam akurat takie, z jakąś gąbeczką albo ze szmatką. Po prostu chodzi o to, żeby czyścić po sobie płytki, dlatego, bo jeżeli tego nie zrobimy, klej nam złapie. No to ten, kto skrobał fugi po kleju do fugowania, no to będzie wiedział, o czym mówię. Dobra, zobaczymy co i jak. Okej, okay. Pierwsze poziomowanie można powiedzieć, że jest najważniejsze, dlatego, bo ustalamy sobie wysokość naszych płytek, czyli dwa razy sprawdźcie sobie linię poziomu, którego żeście nanieśli, no bo już jak przykleimy kilka rzędów, no to nie będzie odwrotu, tak? Będziemy musieli się trzymać tego poziomu w całej łazience. Także zwróćcie na to uwagę. No i ustalamy sobie wysokość pod ten laser, który żeśmy sobie właśnie, że tak się wyrażę, położyli. Do poziomowania używam takich klinów praktycznie w każdym markecie czy sklepie budowlanym. Można je kupić. Weźcie też pod uwagę, że laser ma jakąś grubość, prawda? Także ja zazwyczaj robię tak, że większą kreskę, znaczy grubość lasera mam na płytce, a następnie troszeczkę on przebija też, nie wiem czy to widać, na naszą ścianę z klejem. Także tak to wygląda. Krzyżyki, jakie używam, to są krzyżyki 2 mm. I tyle. Takich używam. Do tego formatu.
idę za ciosem, od razu kładę drugą warstwę, bo wtedy lepiej będzie mi wypoziomować to, w sensie płaszczyznę zrobić. Ja będę przykładał poziomicą. Bo jak przyłożę tutaj poziomicę na tej jednej płytce, może być tak ciężko, nie wypoziomuję tego, nie wypionuję, a jak przykleimy dwie płytki, no to mamy jakiś większy punkt odniesienia, prawda? Także zawsze będzie nam wygodniej. Na karton gipsie raczej za dużych odchyłków nie ma, ale niemniej jednak lepiej sobie to zawsze sprawdzić, bo wiecie jak to jest. Nie sprawdzicie, a później wychodzi lipanie. Dobra, robię wcinki boczne i doklejam boki. Ale to już z innego ujęcia Wam pokażę. Dobra, mamy ogarnięte. Dużo osób też się pyta, co to za patent z laserem. Chodzi po prostu o to, tak jak w filmiku z klejeniem płyt na ścianach, żeście widzieli pewnie, albo być może też nie. Chodzi o to, żeby sobie zrobić płaszczyznę laserem i ustawiam sobie na przykład 10 cm od ściany. Tutaj mam zaznaczoną kreseczkę na drugiej ścianie tak samo. I po prostu mam punkt odniesienia. Każdą płytkę ustawiam wtedy na 8,5 cm i tworzy mi się idealna płaszczyzna. Oczywiście nic nie zastąpi poziomicy i nawet jeżeli tak robicie, to płytka może mieć jakiegoś garba i tak dalej. Przykładajcie, gdzieś tam zawsze i tak będziecie w stanie dobić co nieco. Ale mówię, zawsze to też jest wygoda. Wiecie przynajmniej, że gdzieś tam ściana ucieka Wam z pół centymetra czy coś takiego, no to macie już punkt odniesienia mniej więcej, jeżeli sobie mniej więcej, chociaż popatrzeć przy takim sposobie, jak dużo kleju nałożyć, czy gdzieś dołożyć, czy gdzieś odjąć i tak dalej. Także patent uważam za dobry. Dobra, zmieniam kamerkę z innego kadru, ja idę sobie w międzyczasie wyciąć te kółeczka, walimy to i dojeżdżamy do naszej półki, jedziemy do góry. Także pewnie za chwilę zobaczycie timelapsy. Ja tymczasem idę sobie to podocinać.
No i tak jak widzicie, ściankę mamy już zakończoną. Laser już mi mruga, będę musiał za chwilę wymienić baterię. No i tak to wyszło. Od góry ścinałem jakieś 2 cm około. No i tyle. Półka wygląda w ten sposób. Bez szlifowań narożników do kąta. Jest skończona płaską płytką. Także tak to wygląda. W następnej kolejności biorę się za gebericik. Światło, znaczy okno odsłoniłem, ale nie wiem, czy nie będę musiał znowu zasłonić. Płytki mam podocinane, mam nadzieję, że się wyrobię do końca do fajrantu, także jedziemy z tematem.
No i dobra, moi drodzy, ja mam już koniec roboty tutaj akurat. Stelaż podtynkowy mamy już upłytkowany, tak samo rurę kanalizacyjną. Jeden, że tak powiem, element z narożnikami odpadł, już wygoniłem, także zostanie tylko ściana okienna i zabudowa prysznica. To sobie zostawię na deser, pewnie to będzie w jakimś trzecim odcinku, licząc od tego. W następnej kolejności będę chciał sobie zrobić tą ścianę, dokończyć, wyrównać sobie tutaj razem z tym gabaritem i tak dalej. Ścianę drzwiową, bo to w miarę prosty jest temat, wnękę prysznica. Myślę, że to jednego dnia mi się uda zrobić, ale no zobaczymy, bo różnie to bywa. Zostanie mi ściana okienna i na deser zabudowa prysznica. Mam nadzieję, że jeszcze dwa dni takiego układania tutaj wyjdzie i będzie ogarnięte. Także jak macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach, bo nie miałem już takiej weny, żeby tłumaczyć po kolei, co tutaj jak się robi, ale mam nadzieję, że w timelapsach w miarę to czytelnie, czytelnie to wyszło, tak, to moje układanie. Ale tak jak mówię, mimo wszystko, jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzu, postaram się odpowiedzieć. I tyle. Nie wiem, co tu jeszcze jest do dodania. Spadam na nową robotę, muszę jeszcze tam pewne rzeczy dokończyć na innej robocie. Zrobię tutaj jakiś ogar, posprzątam, spakuję narzędzia i trochę siebie doprowadzę też do porządku, ręce umyję chociaż i finito. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnej części. Cześć!